Panie Tomku, dzisiaj ponownie w barwach Olimpii po wielu, wielu latach. Tak, tak. Miło zaproszenie, że dostałem na taki mecz. Miło powspominać. Spotkam dzisiaj wielu kolegów z przeszłości, także coś fajnego. A czy pamięta pan jeszcze, jak to było kiedyś, grając na tym stadionie? Nie, no całkiem nie zapomniał, jeszcze sklerozy nie mam, także, ale no wiadomo, nie wszystkie mecze zostały w głowie. A ten stadion, gdy dzisiaj pan patrzy na niego, zmienia się ku lepszemu? No kilka rzeczy na pewno, są nowe trybuny, z tego widziałem zadaszenie mamy, także boisko też nieźle wygląda, trawa powiedzmy tak, bo kiedyś to różnie to bywało, także, ale mówię, każde miasto się rozwija mniej czy więcej, także. Wielu kojarzy pana nazwisko, właśnie z piłką nożną. Z tym, że jest pan zawodnikiem, który z koła zaszedł najdalej, czyli reprezentacja Polski, gra za granicą. Mógł pan przypomnieć, jak to było, jak to się wszystko zaczęło, ta przygoda z piłką? O Jezus Maria, teraz mam sklerozę faktycznie. Zaczęło się wszystko oczywiście na podwórku, jako młody chłopak, później w szkole podstawowej numer 1 był SKS 1 u pana Tomczyka. Zaczęło się wszystko, powiedzmy, zawodowo czy profesjonalnie, jeżeli można to tak nazwać. No i tak trenowałem, Olimpia, SKS 1, także cały czas człowiek trenował, później tam piłkarze młodsi, starsi, później seniorzy i tak. Później mieliśmy, pamiętam, mecz z Sokołem Pniewy, wtedy chyba miliarder to był, jeżeli dobrze pamiętam, towarzyski. Po tym meczu wyjechałem właśnie do Pniew. A jak to się stało, że selekcjoner ówczesny kadry pana zauważył? Jak to się stało? No po prostu grałem w Niemczech w drugiej lidze, później awansowaliśmy do pierwszej ligi, także byłem podstawowym zawodnikiem. Był chyba zadowolony z tego, co widział, także mnie zaprosił. A jak wygląda teraz kariera Tomka Kosa? Piłkarska? Nie ma takiej już, nie ma. Kariery to zrobili Zbyszek Boniek, przypuśćmy. Nie, ja już 2011-2013 skończyłem praktycznie grać w piłkę. Nie te lata, nie to zdrowie. Po kilku operacjach jestem, także zakończyłem. Teraz zajmuję się aktualnie scoutingiem w piłce nożnej. A czy właśnie, czy myśli pan o powrocie do koła i może hobbystycznie tutaj pomóc zawodnikom młodym z koła, bo jest ich naprawdę bardzo wielu? Ja mówię tak, nigdy człowiek nie powinien powiedzieć nie, bo nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie, także... Ale na dzień dzisiejszy raczej zostaję w Niemczech, tam mam akurat pracę aktualnie, także raczej nie rozważam tej kwestii, ale jestem otwarty na to, że jeżeli takie imprezy jak dzisiaj są organizowane, czy w jakichkolwiek innych sprawach pomóc, oczywiście jestem do dyspozycji.